wiele innych świadczy, że niestety areszty są nadużywane właśnie do celów prokuratury, do, jak to się ładnie nazywa publicystycznie, areszty wydobywcze. I wydawało mi się, że już w dzisiejszych czasach zarzuty, znaczy stosowanie aresztu powinno być rzeczywiście bardzo, bardzo limitowane do przypadków rzeczywiście działalności kryminalnej. Ja osobiście nie znam tutaj panów z Łodzi, natomiast z tego co czytam, z tego co widzę, to prokuratura myli działalność społeczną z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, podobnie jak w naszym przypadku myliła działalność biznesową z działaniem w zorganizowanej grupie. Uważam, że synonim zorganizowana grupa przestępcza w świadomości społecznej łączy się z naprawdę poważnymi, ciężkimi przestępstwami dokonanymi w strefie kryminalnej. Natomiast nadużywanie tego do działań gospodarczych czy społecznych jest deprecjonowaniem w ogóle rangi takiego zarzutu. Adwokaci przy okazji właśnie postawienia nam tego zarzutu powiedzieli, proszę się nie przejmować, te zarzuty są zawsze stawiane, natomiast nigdy one nie uzyskują potwierdzenia, w związku z tym tylko raz chyba właśnie w Łodzi jakaś grupa Rympałka czy innego była skazana, udało się udokumentować, że jest to działanie zorganizowanej grupy przestępczej, ale no, czemuś to służy, prawda? Prawdopodobnie temu właśnie, żeby pokazać medialnie, żeby pokazać, że to działanie, które miało miejsce wśród osób zatrzymanych, miało rangę kryminalną, złowrogą, którą należało ścigać właśnie i zastosować areszty. I uważam, że powinniśmy bardzo jako obywatele, jako dziennikarze, jako osoby zaangażowane w życie społeczne zwracać uwagę na to, żeby takich nadużyć nie było, bo uważam, że Polska zasługuje na sprawiedliwość stosowaną w sposób zgodny z odczuwaniem, zgodny ze zdrowym rozsądkiem, zgodnie z zasadą, że państwo kieruje się zaufaniem do obywatela, a obywatel zaufaniem do państwa. W końcu nie przypadkiem mamy w artykule 42 Konstytucji zapisane, że każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Natomiast wypowiedzi medialne, czy polityczne, czy inne, które dotyczą osób, które nie zostały skazane, a już zostały potępione, de facto no, są łamaniem prawa konstytucyjnego do uważania się za niewinnego. Więc wydaje mi się, że tutaj też mamy do czynienia z przekraczaniem takich barier, które są łatwe do przekraczania, natomiast skutki tego dla osoby pomówionej w ten sposób trwają latami i naprawdę wiecie państwo, że bardzo trudno jest wyrwać się spod takiej właśnie no, przykrej w odbiorze ludzi, którzy przecież często funkcjonują w jakimś środowisku, bo łatkę przypiąć jest łatwo, później trudno się z niej wydobyć, nawet jeżeli po iluś tam latach sąd uniewinni, czy prokuratura umorzy postępowanie, to już ta wiadomość nie do każdego dociera, już nie wszyscy się tym interesują, natomiast łatka przy człowieku zostaje. Także uważam, że powinniśmy zbiorowym wysiłkiem doprowadzać do tego, że areszty, szczególnie areszty, są stosowane naprawdę w przypadkach kryminalnych, a nie w przypadkach działalności społecznej czy gospodarczej, gdzie nie ma jednoznacznych przesłanek, że ta sprawa wymaga jakichś tego typu nadzwyczajnych środków jak areszt. Pan Lech był podejrzany o działanie w tak zwanej drugiej aferze mięsnej zakładu mięsnych Katowic. Jak Państwo pamiętacie, pierwsza afera mięsna była w 1964 roku. Oskarżony Stanisław Wawrzecki został wówczas skazany na śmierć. Dopiero w 2004 roku, czyli po 40 latach, sąd najwyższy uchylił tamte wyroki. No ale co z tego, że je uchylił? Życia przywrócić się nie da, a przywrócić dobre imię też jest trudno. Państwo to doskonale wiecie, bo sprawa znika z pierwszych stron gazet bardzo szybko. I po latach nikogo już nie interesuje. A człowiek chodzi w pewnym brzemieniu przestępcy godzącego w bezpieczeństwo ekonomiczne kraju. Bo o tym świadczy użycie ABW.
Jeszcze raz podkreślam, nie przesądzając o winie bądź niewinności. Tego typu sprawy powinny być załatwiane przy pomocy listonosza. Doręczenie wezwania, dostawienia się w prokuraturze i postawienie zarzutów, jeżeli takie są. I stawiać zarzuty można w momencie, gdy materiał dowodowy jest naprawdę mocny. Bo nagminna jest sytuacja, w której zarzuty są postawione, areszt tymczasowy jest zastosowany, a potem przez lata nie ma aktu oskarżenia. Nie ma nawet aktu oskarżenia. I dlatego uznaliśmy, że w momencie, gdy dotknęło to już drugą grupę, bo dotąd ofiarami były osoby prowadzące działalność gospodarczą, a w tej chwili mamy organizację pozarządową. Zresztą Państwo ze swojego środowiska też wiecie, że prokuratorzy potrafią działać. Kolega z Radia Z. Potrafią stawiać zarzuty i w momencie, gdy to są zarzuty dotyczące państwa, spotkały się z takim zdecydowaną reakcją, bo były zarzuty absurdalne. Pisałem o tym na swoim blogu, jak bardzo absurdalne były te zarzuty. Ale jednocześnie wówczas, gdy postawiono te zarzuty, wyraziłem na blogu nadzieję, że w innych sprawach, które dziennikarze dowiecie się czasami w sposób szeptany od prokuratora albo od kogoś z ABW, jaka to zorganizowana grupa przestępcza, po to tylko, żebyście o tym napisali na pierwszych stronach, że się przez sekundę zastanowicie, czy czasami nie jest to tak, jak w przypadku dziennikarzy, którzy rzekomo ujawnili tajemnicę śledztwa. Włączyliśmy się w tę sprawę, postanowiliśmy zaangażować autorytet Centrum Adama Smitha, bo też jesteśmy organizacją pozarządową. I uważamy, że działania ABW są nielegalne i powinny zostać napiętnowane. Dziękuję Państwu bardzo. Są jakieś pytania?